Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Itrandir i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 4. Tak, rozpoczynamy sobie kolejny odcinek i teraz właśnie szybką podróżą przenoszę się do Nassau, gdzie rozpoczyna nam się kolejna misja, właściwie kolejny etap, nie wiem, sekwencja synchronizacji. Czyli można powiedzieć taki rozdział. O ile się nie mylę, bo w sumie nie sprawdziłem dokładnie, ale tak mi się daje. Jeszcze sobie tutaj coś znajdę, więc jakbyście coś słyszeli, jakieś szuranie, to przepraszam was bardzo. O, dobra. Już chyba mam wszystko. O, zapisywanie powinno was zaraz wczytywać. Nassau, wyspy Bahama, styczeń 1718. A rum flip this time. And where'd I find fresh eggs in this wretched town? There's little else but piss and insects. Aye, we're working on that. Dear lady, what do they call you? And when they're sober, a jilt when they're sauced, but never lady. Well, good Leanne, Back of shite! Do you hear me? It's a bag of bloody shite! It's a ruse to keep us off before they attack Nassau. You'll see, mark me. It's no ruse, Vane. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau with arms, no doubt. We'll need a plan. Walk with us, Kenway. There's trouble brewing. Tak, dowiedzieliśmy się, że szykują się kłopoty. No, i o co chodzi? No, podążanie. In the absence of any clear ideas, I say we lay low. No piracies and no violence. Do nothing to ruffle the king's feathers for now. Preserving the king's plumage is no concern of mine, Ben. It will be when he sends his soldiers to scrub this island clean of our residue. Look around you, man. Is this cesspool worth dying for? Aye! It's our republic! Our idea! A free land for free men, remember? So maybe it's filthy to look at. But ain't it still an idea worth fighting for? I can't be sure. But when I look on the fruits of our years of labor, all I see is sickness, idleness, idiocy. Not a sunbeam of difference between here and London then, eh? Thatch is right, man. But taking a wide view, they're not doing so bad out here. The sun, rum, and leisure as far as the eye can see. Aye. Nassau may look fine from a distance, but at its core, there's a disease I cannot stomach. Sickness can be cured, Ben, if only you have the right medicine. But a corpse cannot be reanimated. I can't believe the shite I'm hearing drop from your lips. Why not take the pardon now and be done with it? Peace, both of you. We can satisfy both aims if we work together. Find medicines to ease our burdens here, but in a way that don't attract the British. Oh, Shanta. Ah, dobra. I wager the nearest doctor is sitting pretty in Havana. Not a place I mean to go. But the Spanish fleet that sunk 2 years back would have some medicine. All sealed up in glass vials. You'd need a diving bell to reach those depths. Aye, and with some coin and a few supplies, a diving bell won't be hard to come by. This is a plan I can stand behind. Find medicines without stirring up trouble. Agreed, Thatch? Agreed. Aye. I'll meet you near the wrecks as soon as you're able, Kenway. Właśnie, i w tej misji zdobywamy zon nurkowy.
Keep your cannons corked. Piss off, Ben. Tak, i musimy kupić sobie dzwon nurkowy. I nie, gdzieś tutaj był sklepik, nie pamiętam gdzie. A nawet dobrze biegłem. I już teraz mając dzwon nurkowy już możemy odblokować wszystkie inne ulepszenia. Czyli znaleźć schematy na elitarne kadłuby, elitarne działa i tak dalej. Więc ja się tym zajmę albo podczas jakichś odcinków, albo po prostu będę sobie poza nagraniem zdobywał te schematy. No po prostu trzeba trochę ponurkować, poszukać, rum też mogę sprzedać. I wtedy się fajne rzeczy znajdzie. Zobaczycie zresztą nurkowanie też właśnie w tej misji tutaj. Musimy kupić dzwon nurkowy. Zakupiono. Amunicja. Dobra, nie potrzeba to kupować. No i to właśnie pokazało wszystkie wraki. Jak najdziemy pisze, zawiera ulepszony schemat. Zawiera ulepszony schemat. Ten też. Ten też. Ten. Ten. Jeszcze tutaj jest to właśnie. I tutaj jest jakiś fajny. I tutaj też. W każdym razie będzie co robić. No i możemy iść na kawkę. Ale w sumie powiem wam, że nie musimy od razu sobie robić tej misji, bo to trochę... Chociaż... Nie wiem właśnie, czy iść tu, czy nie. No, pójdziemy sobie, w sensie, popłyniemy sobie tutaj do naszego fortu. O, jak go zaznaczę? Do tortugi, suchej, czy jakoś tak? W sumie mamy chyba 5 minut nagrania, więc można by to nurkowanie zrobić. A potem zobaczymy. Mój chomik tam coś szura w klatce. Raczej tego nie słyszycie, ale... No, ładuj się. Muszę sobie znowu szatę zmienić kiedyś, żeby była inna, bo... To już jest tej samej chodzę. To już jest cały czas, no, długi czas już. W sumie mogę to zrobić, jak tylko od nas wejdziemy na pokład. Jakąś się tam fajną uwierzę. Chociaż w sumie nie mam dużo. Mam Altaira, Ezia, normalną i tą chyba. W sumie w tym zapisie nic nie kupowałem jeszcze. Dobra, odbijemy. Sobie pójdziemy zmienić strój. Wow, co to w ogóle było? W ogóle taka rzecz, jeszcze Assassin's Creed Unity wychodzi chyba 13? Nie jestem nawet dokładnie pewny, ale w każdym razie wychodzi niedługo i już jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Dzień oficera Altaira ibn Lahada i Ezio Auditore. Musimy sobie Ezio Auditore może na razie. Bo Altaira były wcześniej chyba już też. Zestawy pistoletów. Miecz mamy, fajne, dobra. Ezio ma taką fajną pelerynkę. Fajnie, to ostrze się tak posuwało. Ten na ramiennik. Tylko Ezio nie miało dmuchawki, ale... Dobra. To co, nie ma co, ruszamy w misję. Mamy 2000 metrów, 2 kilometry, ale... No, niech to będzie. O, jak się fajnie płynie. Sorry za kanarka. Schooner zostawimy.
Nie mogłem się powstrzymać. Ale szanta się przerwała. Niestety. O. Widzimy okręt Czarnobrodego. Zemsta królowej Anny. Bully and the alley. Tak, właśnie Czarnobrody ma swoją fregatę. Aha, w ogóle mgła. Już nic nie widać. Odzież, razy dwa. I rozpoczynamy misję. W ogóle żagle się pojawiły. Devlin is all, Thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count at 40. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and coral. I'll have a look. Edward? Edward, is that you? My goodness, the West Indies is a compact place. Hello, Bonnet. A surprise seeing you out here. I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yardarms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Well, good luck to you then. Worse men have become better under Blackbeard's watch. No, widzimy, spotkaliście tutaj Steve'a Bonneta. Tak, tutaj właśnie, że możemy sobie pływać we wrakach, czy po wrakach, nie wiem jak to w sumie powiedzieć. Nie strzelaj do sojuszników. Wow, jak nas tu zwiało. Być jakie plum. Plum. San Ignacio. Tak, jak można się domyślić, pływając pod wodą mamy zapas tlenu. To jest właśnie ten pasek tutaj. I zbieramy tutaj różne skrzynie. Tutaj jak wejdziemy do tych beczek, to możemy sobie uzupełnić tlen, ale to jest nam na razie niepotrzebne. Tutaj są meduzy. Czy ja mniej więcej chyba pamiętam, gdzie były te lekarstwa, ale... Ale możemy sobie tutaj... Tutaj były, tak, są, dobra. Nabierzemy sobie powietrza. Żeby tutaj wejść do ładowni. Trzeba się wpłynąć, ale... No dobra, gdzie tu ta skrzynia? A, tu. Coś tam znaleźliśmy. Teraz musimy znaleźć wyjście. Te takie bańki, co mamy na mapie teraz na prawo, to są kieszenie z powietrzem. Czyli po prostu takie groty. O właśnie, jak tutaj, tutaj jest powietrze. O, widać, pisze. Idzie taka jaskinia. I płyniemy.
O, teraz... I łup, dostaliśmy prądem. Oho. Raz mi się oberwało, ale... No. I tutaj niestety są rekiny. O właśnie, widzicie jeden nasz... Ups. Musimy się chować. Niestety nie mamy za dużo czasu. Kończy nam się już powietrze pomału. Szybko! Niech to no. Jest! Uciekliśmy. I e. One crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornigold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. And would you be the devil? For an audience, aye. It's all a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Oh God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Tak, wspomnienie pierwsze zakończone. O, i 100% nawet. No, lubię. Już nas tutaj wiatr mocno popchnął. Ale... Ja chcę mapę. No właśnie. Czy tutaj jest jakiś schemat? Niby jest ulepszony schemat. Teraz czy chce mi się go szukać? No dobra, popłyniemy. I tak już mam chyba z 19 minut, więc za dużo więcej i tak byśmy nie zrobili, więc jak już tutaj jesteśmy, sobie przetrząśniemy te pozostałe 3 skrzynie. Niestety teraz tutaj jest więcej rekinów, o ile się nie mylę. I właśnie chyba tak jest. Dobra. I tu pewnie schemat będzie tam, znając nasze szczęście, ale popłyniemy sobie jeszcze najpierw tutaj. Dobra, tutaj chyba się da wejść. Tak, tutaj nie było schematu. Więc musimy tamte następne dwie skrzynie zebrać. Z nich luta.
Odnowimy sobie powietrze, bo mamy tutaj nieskończone. I płyniemy. Niestety rekin nas tu zauważył, ale nic na to już nie poradzę. W wodorosty płyniemy. No, tak jak myślałem. Czyli schemat jest tej ostatniej skrzyni, która jest schowana we wraku, jak tutaj widzicie. Schematy są właśnie zwykle w takich miejscach, że jak tam już dopłyniesz do tego miejsca, to razu wiesz, że tam jest schemat. No właśnie, albo w jakichś statkach, albo w jakichś takich ładnych miejscach, na dwie kolumienki i na środku skrzynia, wiecie, takie tam bajery. Albo miejsca, do których ciężko się trochę dostać. No i co masz? Jest schemat. Tylko czego? Się zaraz okaże. Elitarny kadłub, tak, o to chodziło. Idealnie. Kadłub nam się bardzo przyda. Właśnie jest to pierwsza rzecz, którą też chciałbym użyć, więc... Znaczy, którą sobie ulepszyć kawkę. Bo to możemy potem... Jesteśmy tak wytrzymali, że... Jak jeszcze kupimy sobie elitarne działa, to już będziemy liniowce rozwalać. Im szybciej tak będzie, tym lepiej. Dla nas, oczywiście. Dla wrogów nie. Właśnie o to chodzi. No i pięknym akcentem zdobycia schematu będziemy sobie kończyć ten odcinek. Nie wiem, może następny odcinek będzie z Kotora. Bo w sumie nie wiem, co bardziej lubicie. Możecie mi napisać, co tam wam się lepiej ogląda. Bo w sumie łapek jest równie mało. I tutaj, i tam, i komentarze też, więc zachęcam was, żebyście komentowali. Zobaczymy, ile kosztuje pancerz kadłuba. Dużo. No, to będę miał co robić. No, to żegna was Mitrandir. Komentujcie. Na razie. Vittoria agli assassini.